200 metrów ścieżka edukacyjna na zajęczniku. Chodźcie, przed nami pierwsza tablica. Jest ich razem 9. Ścieżka przyrodnicza jest idealna dla rodzin, ponieważ jest płasko. Co kilkadziesiąt metrów znajdują się interaktywne stanowiska. Dlaczego one są takie fajne dla dzieciaków? Ponieważ oni mogą tam dotknąć, ruszyć, coś dopasować. Nie książkowa wiedza. To zupełnie nie to. To jest czysta zabawa. Ze ścieżki przyrodniczej dzieciaki dowiedzą się, co mieszka, co żyje, co rośnie. Tak. Wami ostatnia tablica edukacyjna. Idziemy dalej zielonym szlakiem prosto na główną ulicę turystyczną Świeradowa.